Czy w Jastrzębiu będą jeździły pociągi? Na to pytanie wciąż nie ma jasnej odpowiedzi. Miasto znalazło się początkowo na mapie budowy kolei. Inwestycje ma realizować Centralny Port Komunikacyjny. Władze miasta od początku rekomendują przebieg linii 170 po śladzie starej linii 159 od Pawłowic do Jastrzębia-Zdroju z utworzeniem przystanku czy też stacji kolejowej na terenie miasta. Okazuje się, że ta opcja jednak została odrzucona. I właśnie argument pada taki, że ze względu na szkody górnicze. Rzeczywiście cały region jest tak naprawdę ma szkody górnicze. Być może w Jastrzębiu są największe, ale to Jastrzębie jest takim miastem, które nie ma kolei, największym w Polsce, które jest nieskomunikowane w taki sposób. I my od wielu, wielu lat walczymy o to, by tu w Jastrzębiu był ten przystanek, końcowy przystanek przed granicą z Czechami. Choć mieszkańcy Jastrzębia od lat już radzą sobie bez komunikacji kolejowej, prezydent Hetman zapowiada, że nie zamierza odpuszczać tematu. No to stwierdzenie radziło sobie właśnie, różnie to było. Skomunikowanie z aglomeracją górnośląską nie jest takie idealne, jeśli mówimy o dojeździe. Autobusy nie zaspokajają potrzeb. Samochodami chcemy, wszyscy wiemy o tym, że musimy ograniczać to spalanie, czyli próbujemy każdy transport publiczny preferować w związku z tym, żeby ograniczać zanieczyszczenie powietrza. Nie ma wątpliwości, że kolej miałaby się przyczynić do atrakcyjności miasta. Szybciej jednak niż na inwestycje CPK można liczyć na realizację pomysłu uruchomienia połączenia Jastrzębie-Katowice w ramach projektu Kolej Plus. Pan marszałek złożył tak naprawdę w imieniu wielu samorządów tutaj łącznie z Jastrzębiem wniosek do ministerstwa o uruchomienie linii połączenie Jastrzębie-Katowice. Czyli to jest zupełnie inny program niż CPK. Mamy nadzieję, że tutaj już są konkretne programy i jest złożony wniosek, on jest wysoko na liście postawiony i że tutaj się pieniądze znajdą i ta kolej będzie szybciej niż za 10 lat. Ale kolej też pomoże w rozwoju tego regionu, subregionu naszego i oczywiście liczymy na to, że Jastrzębia-Zdroju. O konkretnych terminach możliwej realizacji tej inwestycji na razie nie wiadomo. Całą rozmowę z prezydent Anną Hetman w naszym studiu zobaczycie w poniedziałek po serwisie Raport.